Dzień 9. Pomagać młodym ludziom dojrzewać. Dorastanie bywa szczególnie burzliwe i trudne. To czas pierwszych miłości i fascynacji, doświadczenia przemocy, hejtu i odrzucenia przez rówieśników. W tym czasie rodzą się w nas wielkie plany i marzenia, ale jednocześnie brak jest chęci do ciężkiej pracy nad sobą. To czas porażek i błędów, niezrozumienia ze strony starszych. To czas, kiedy zarzucamy całemu światu, że zostawił nas. Nie interesuje się nami i nam nie pomaga. To czas, kiedy budujemy przyszłe życie i potrzebujemy do tego pomocy. Ksiądz Bosko potrafił pomagać młodym ludziom. Dzięki czemu odnosił sukcesy w pracy z młodymi? Był obecny w ich świecie, znał ten świat i rozumiał. Wiedział, skąd pochodzili, jaka jest ich sytuacja rodzinna, co lubią robić i czym się interesują. Stawał obok nich gdziekolwiek byli, czy to w więzieniach, czy na ulicach przedmieść Turynu, gdzie nawet policja wchodziła z lękiem. Nie bał się ich, nie bał się ich zniszczonego życia. Proponował: jeśli chcesz, pomogę ci tak, jak tylko będę potrafił. Podzielę się z tobą nawet moją ostatnią kromką chleba. Gdy przyjmowali jego pomoc, to nie bał się im powierzać odpowiedzialności. Chciał, aby zmierzyli się z tym, co potrafią, a czego nie są w stanie zrobić. Nie bał się ich porażek. Był cały czas obok nich, aby im pomagać. Miłość do młodych wskazywała mu odpowiednie rozwiązania ich kłopotów. Pomagała cierpliwie znosić ich porażki i błędy. Taka miłość pomagała też młodym przyjąć oferowaną pomoc. Nie bójmy się zapytać młodzieży, co ich interesuje, jak spędzają czas wolny, kogo oglądają w internecie, jakich używają aplikacji w telefonie. Poznajmy ich codzienność, porozmawiajmy o ich zmartwieniach i sukcesach. Porozmawiajmy, ale nie odpowiadajmy na ich błędy naszą oceną.